jeśli chodzi o bieganie, to chcę zwrócić uwagę, że bieg rozwija serce i płuca. Człowiek jest dotleniony, ukrwiony. Mimo że wykonał wysiłek, czuje się odprężony i wypoczęty. Polecam kilka minut dziennie. Słuchajcie, bieganie dla mnie jest czymś fajnym. Oderwanie się trochę od rzeczywistości, oderwanie się trochę od problemów bieżących, spędzenia trochę czasu z moją żoną, bo aktywnie razem biegamy. Do polepszenia samego zdrowia i pozwiedzenia trochę miast, które organizują biegi. No to jest formą relaksu na pewno i od stresowania tego wszystkiego, co przez cały dzień się negatywnego nazbiera w człowieku. Zamiast, nie wiem, krzyczeć na żonę albo dzieci w domu, człowiek wychodzi, przebiega 10 km i od razu czuje się lepiej. Prawda? Tak. Właśnie, tatuś nie krzyczy na dzieci. Prawda? Tak. Dziękujemy. Biegam dla przyjemności. To jest dla mnie przyjemność. Lubię to. Chyba będę biegał już do końca. Bo z tą grupą, którą zacząłem, to spodobało mi się. Ja na przykład nie biegam tylko dla mięśni, dla rozwoju swoich fizycznych możliwości, ale staram się, jeśli uczestniczę w jakichś biegach, czy gdzieś wyjeżdżam, jak najwięcej zwiedzać i poznawać ludzi. Jakoś tak sam organizm zaczął się domagać tego biegania i tak mnie to wciągnęło i już 17 lat biegam. Cieszy mnie to po prostu i bawi. Dla mnie bieganie jest medytacją, zajrzenie w środek siebie, przemyślenie. To chyba tyle. Bieganie jest tak jak każda aktywność, dobra w każdym wieku. A polega to na tym, żeby nie być 40-letnim starcem, ani też, będąc w wieku na przykład powyżej 60 lat, nie być człowiekiem zniedołężniałym. A więc warto biegać, warto biegać. Bieganie jest dla mnie oderwaniem się od rzeczywistości, tak? Szarej, która otacza nas na dzień, na każdy dzień, tak? Od naszego życia. I dla mnie to jest hobby ogólnie. Dla mnie to jest hobby, sport, rekreacja, lubię to po prostu. Poprawia to moją kondycję, sprawność i oczywiście poczucie humoru. No, bieganiem jest dla mnie na pewno spędzeniem wolnego czasu, którego nie mam aż tak za wiele, ale głównie właśnie ten wolny czas poświęcam na bieg. No, jest to miłe spędzenie czasu i daje mi jakiegoś takiego kopa, odskocznie od jakiejś tam codziennej rzeczywistości. Bieganie jest dla mnie formą relaksu, odpoczynku, spędzeniem czasu, takim odstresowaniem się. Także jest to dosyć przyjemna rzecz. Bieganie jest dla mnie rozrywką, chęcią sobie coś udowodnić. Udowodniłam, jestem z siebie dumna i zachęcam wszystkich, żeby biegali, bo można. Zaczyna się od 500 metrów, kończy się na 5000 metrów.